W świecie komiksów istnieje wiele równoległych rzeczywistości, w których to żyją podobne lub odmienne wersje znanych nam bohaterów. W tym filmie postaram się Wam przybliżyć kilka najbardziej znanych, alternatywnych wersji Spidermana. Zacznijmy więc od oryginału, który to pojawił się na łamach komiksu Amazing Fantasy 15 w sierpniu 1962 roku. Jego historia jest znana chyba każdemu. Peter Benjamin Parker, uczeń szkoły średniej, został ugryziony przez radioaktywnego pająka, co dało mu niezwykłe umiejętności. Jakiś czas później jego wujek został zastrzelony przez drobnego złodziejaszka, którego to wcześniej Peter mógł powstrzymać. Nasz bohater, dręczony poczuciem winy oraz zainspirowany słowami wuja, które brzmiały z wielką siłą łączy się wielka odpowiedzialność, postanowił zostać superbohaterem znanym jako Spider-Man. Kolejny Spider-Man pochodzi z Ziemi 1610, znanej lepiej jako świat Ultimate. W tej historii losy naszego bohatera potoczyły się niemal identycznie co u jego poprzednika, z kilkoma zmianami tu i ówdzie. Jest też on o wiele młodszy, ma zaledwie 15-16 lat, co dla superbohatera stanowi nie lada wyzwanie, gdy to musisz się tłumaczyć ciotce, dlaczego zbyt późno wróciłeś do domu lub dlaczego masz pełno siniaków. Podczas pewnej historii Peter ginie bohaterską śmiercią, kiedy to walczył ze swoimi najbardziej zaciekłymi przeciwnikami, broniąc swojej rodziny, stał się wówczas symbolem bohaterstwa dla wielu Nowojorczyków. Jego następcą został Miles Morales, który to przed śmiercią Petera został również ugryziony przez w tej wersji zmienionego genetycznie pająka i postanowił kontynuować dziedzictwo swojego idola. Tymczasem na Ziemi 311, gdzie to główne wydarzenia mają miejsce w erze elżbietańskiej, w tytułowym roku 1602 nasz bohater znany był jako Peter Parker, był młodym asystentem Sir Nicolasa Fury'ego, będącego szefem królewskiego wywiadu na usługach królowej Elżbiety. Peter podczas pewnych wydarzeń również zyskał pojęcze mocy, co pozwoliło mu działać jako bohater znany pod pseudonimem Pająk. Ostatecznie zginął z ręki podróżującego pomiędzy rzeczywistościami przestępcy o pseudonimie Morlun. Kolejnym jest Spider-Man Noir, pajęczak pochodzący z Ziemi 90214, gdzie to wydarzenia mają miejsce w latach 1920-1930 podczas wielkiego ekonomicznego kryzysu. Peter Parker jest tam reporterem śledczym. Pewnego dnia znajdują ciało brutalnie zamordowanego wuja. Podczas samodzielnego dochodzenia trafia na antyczny magiczny posążek, kształtem przypominający demonicznego pająka. Gdy to artefakt zostaje uszkodzony, z jego wnętrza wychodzi wiele pająków. Jeden z nich ugryzł Petera, obdarzając go pajęczymi zdolnościami. Nasz bohater mógł wówczas, odziany w czarny kostium oraz dwa pistolety, zemścić się na oprawcach wuja. Jest on również najbrutalniejszym ze swoich odpowiedników. Mówiliśmy już o przeszłości. Pora więc zawitać do roku 2099, a dokładnie na Ziemię 928, gdzie to genetyk Miguel O'Hara, chcąc odtworzyć zdolności Spidermana u innych ludzi, na skutek pewnych wydarzeń sam obdarzył się takowymi mocami. Jak się domyślacie, niebawem wyposażony w technologicznie zaawansowany kostium stał się nową wersją nieżyjącego od 100 lat bohatera. Był on pierwszą latynoską postacią, która to przejęła tożsamość Spidermana. To oczywiście ułamek wszystkich alternatywnych wersji pajęcza, jakie pojawiły się w komiksach. Wymieniłem jedynie moim skromnym zdaniem te najbardziej ciekawe. Na wzmiankę zasługują również manga Spider-Man, gdzie to nasz główny bohater był ninją z klanu Pająka, Spider-Man India, czyli pajęczak z Bombaju, oraz Peter z serii Marvel Zombies, gdzie to, jak sama nazwa serii wskazuje, stał się zombie. Jeżeli podobał się Wam ten materiał i chcecie więcej filmów o alternatywnych wersjach znanych superbohaterów, zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, a jeżeli czekacie na więcej moich filmów, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam, cześć, trzymajcie się, pa!